Zaraz będę wychodzić na miasto, tu mam krem pod oczy, na powieki. Właśnie taki krem, który tu sobie wklepujemy, o najlepiej tym palcem, tu, aby nie było opuchlizny, aby te właśnie ciemne wszystkie plamy ładnie się tutaj zaczęły rozjaśniać, ponieważ właśnie aloes ma takie właściwości rozjaśniające skórę. Także możemy go sobie tutaj o tak delikatnie wklepać, ale przed wyjściem bardzo polecam lotion, dzienny lotion, dzienny taki krem z filtrem 20 i dosłownie nieduża ilość nakładamy na całą twarz, to jest bardzo ważne, na całą sobie smarujemy twarz i wtedy możemy wyjść na miasto. Ja, kiedy się tym kremem nie posmarowałam, tu na Islandii, bo jechałam po prostu na chwilę, dosłownie w jedno miejsce, jechałam może 5 minut, 10 maksymalnie. Kiedy dojechałam do punktu, w którym e, właśnie miałam spotkanie, okazało się, że miałam odbite okulary. Cały dół miałam poparzone od słońca, a tu gdzie okulary, bo są z filtrem, e, nic takiego nie nastąpiło. Także ważna rzecz, żeby się tu smarować, jak widzisz, krem nie zostawia. Takiego białego, też nie śmierdzi. Naprawdę serdecznie go polecam. Warto dbać o skórę, żeby się przed, przedwcześnie nie zniszczyła, nie miała zmarszczek, nie była wysuszona. No zresztą wiemy, co szukamy, tak? Także zapraszam do mnie do wiadomości prywatnej. Taki krem mam jeszcze do sprzedania. Polecam naprawdę na lato.